Dzień dobry. Dzisiaj będzie troszeczkę o probiernictwie państw europejskich. W kontekście tego, że dopiero co mój klient przysłał mi wyroby, które kupił na aukcji w Europie. To są wyroby cechowane w Szwecji. No i moim zdaniem troszeczkę się oszukał na tych wyrobach. Już je pokazuję. Tutaj są, może tak zobaczymy. Dwa pierścionki. Pierścionki wykonane ze złota i ze srebra w korona w całości jest wykonana ze srebra, aż mniej więcej do tego miejsca w tym pierścionku, a jedynie fragment szyny jest wykonany ze złota. Ocechowane to jest szwedzką cechą probierczą, czyli trzy korony na takim paskowanym tle w owalu. Cechą, która jest bardzo podobna do tej podstawowej cechy probierczej w Szwecji. No i dlatego mój klient się pomylił. Oprócz tego na wyrobie jest jeszcze deklaracja 18 karatów. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie w szwedzkim probiernictwie jest zestaw cech głównych, które powinny występować na wszystkich wyrobach cechowanych. Jeżeli wyrób w jakiś sposób odstaje od tego, jak został wykonany, od tej technologii, którą dopuszcza probiernictwo szwedzkie, ewentualnie jest to wyrób importowany, który też nie do końca odpowiada temu, co zakłada prawo probiercze w Szwecji, to wtedy może zostać ocechowany tak zwaną cechą gwarancyjną i to jest cecha, która przekazuje o wyrobie niewielką ilość informacji. Ale od początku, tak? Jeżeli chcemy mówić o probiernictwie szwedzkim, to najpierw jak wygląda taka podstawowy zestaw cech probierczych. Tam jest zawartych bardzo dużo informacji. Po pierwsze jest imiennik, czyli kto to zrobił. Po drugie jest znak, jedna litera w kole albo kwadracie lub prostokącie. Ewentualnie może być to sylwetka króla i to ta cecha mówi o tym, w której probierni dokonano cechowania. Kolejna jest właśnie cecha, która nazywa się kocie uszy, czyli to są tak jakby trzy koła połączone razem. Tam jest paskowane tło i na tym paskowanym tle są trzy korony szwedzkie. I to jest cecha, która mówi o tym, że wyrób jest wykonany z metalu szlachetnego. Znaczy, jeżeli ona występuje sama, to znaczy, że to jest złoto. Jeżeli występuje po niej jeszcze literka S, to znaczy, że to jest srebro. Jeżeli po tej cesze będzie występować litera P to będzie oznaczało, że to jest platyna. Te dodatkowe litery są na tle prostokątnej. Znaczy cecha ma kształt prostokąta i na środku prostokąta są właśnie te dodatkowe litery. W przypadku złota, no bo chcę teraz mówić o złocie, kolejną cechą jest cecha, która określa, jaka jest zawartość kruszcu w stopie. I to jest cecha w prostokącie, cyfry i litera K. I mogą być trzy rodzaje, już wam przeczytam jakie. To może być tak, albo 23K, albo 20K, albo 18K. I teraz 23K oznacza, że próba stopu zawiera się pomiędzy 0,968 do 0,976. W przypadku 20K próba stopu zawiera się pomiędzy 840 a 847 mg na gram, zawartość złota w kruszcu. I w przypadku 18K, cechy 18K, zawartość złota w kruszcu to jest 757 do 764 mg na gram. I kolejną cechą jest znowu cecha prostokątnej ramce, prostokątna ramka, w której jest jedna litera i jedna cyfra i to jest cecha, która
oznacza rok cechowania. Tak wygląda pełna cecha probiercza w probiernictwie szwedzkim. I widziałem też cechy uproszczone na małych wyrobach, na których te wszystkie znaki się nie mieszczą. I wyglądało to w ten sposób, że była tylko te kocie uszy z trzema koronami i cecha, ja akurat widziałem 18 karatów w prostokącie. Czyli oznaczało to, że próba metalu jest między 0,757 a 0,764 miligramy na gram, miligramy złota na gram stopu. Natomiast są jeszcze dwie cechy bardzo podobne. To są cechy w owalu, trzy korony na paskowanym tle. Są dwa rodzaje tej cechy, bo w jednej korony są, mają więcej szczegółów, w drugiej są bardzo, bardzo uproszczone. I to są cechy, one się nazywają cechy o ograniczonej gwarancji. I te cechy, występuje tylko ta cecha na wyrobie, nie ma tam żadnych informacji dodatkowo. I ona mówi o tym, że ten wyrób ma w swoim składzie metale szlachetne, przy czym to jest złoto o minimalnej próbie 375 mg na gram, czyli ma więcej niż 375 mg na gram, a srebro ma próbę minimalnie 800 mg na gram. Czyli na tych wyrobach te cechy oznaczają, że srebro, z którego wykonana jest korona, to jest co najmniej 800, a złoto, z którego jest wykonana szyna, to jest co najmniej 9, tak? 9 karatów, co najmniej 375 mg na gram złota. To, że dodatkowo ktoś sobie tam na tej szynie jeszcze umieścił deklarację 18 karatów, 18K, nie znaczy kompletnie nic. To jest zwykły napis, za który właściwie producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym przypadku, bo nie ma znaku imiennego, no więc de facto można by tam użyć jakiegokolwiek oznaczenia numerycznego. Jest to o tyle dziwne, że w polskim probiernictwie, znaczy dziwne dla Polaków, wydaje się to dziwne, dlatego że w polskim probiernictwie nie ma czegoś takiego jak ograniczona gwarancja. Nie ma takich cech. U nas po prostu wszystko jest sprawdzane i po sprawdzeniu cechowane zgodnie z polskim prawem probierczym. Ten komplet cech probierczych, które posiadają nasze urzędy probiercze, daje odpowiedź na pytanie, jaka jest zawartość złota, minimalna zawartość złota w tym wyrobie. Oczywiście w przypadku naszych urzędów, gdyby tam ten wyrób dać do cechowania, to urząd musiałby tylko rozstrzygnąć, czy będzie cechował ten wyrób próbą, znaczy cechą podstawową dla złota, czy cechą podstawową dla srebra. I wtedy od tego będzie zależało, jaka cecha dodatkowa zostanie na wyrób naniesiona. W mojej ocenie przy tym kształcie wyrobów i przy takiej konstrukcji nasz urząd probierczy ocechowałby to jako wyroby srebrne i dodatkowo cecha dla złota, cecha dodatkowa dla złota z głową rycerza w sześciokącie. Myślę, że nie można by się było spodziewać, że tutaj urzędnicy podjęliby jakąkolwiek inną decyzję odnośnie tych wyrobów. Jeżeli chodzi o probiernictwo na świecie, to podobna sytuacja jest w probiernictwie francuskim. Tam cecha głowa orła, która w Polsce jest interpretowana jako 18 karatów, to jest właśnie też cecha z tą ograniczoną gwarancją. Cechą odpowiadającą naszej cesze podstawowej, czyli takiej, która mówi, że rzeczywiście wyrób jest wykonany ze złota 18-karatowego, byłaby głowa orła z odpowiednią cyfrą w sześciokącie. Przyznam się szczerze, że osobiście nigdy nie widziałem takiej cechy na żadnym wyrobie francuskim, czy na żadnym wyrobie, raczej na żadnym wyrobie cechowanym we Francji. Natomiast na wszystkich wyrobach widzi się właśnie tą cechę ograniczonej gwarancji i ona mówi o tym, że wyrób został sprawdzony, ale tylko i wyłącznie przy pomocy metody przybliżonej, czyli na kamieniu
probierczym. Czyli po stopieniu takiego wyrobu może się okazać, że uzyskany stop będzie miał próbę niższą niż 750 mg złota na gram stop. Zresztą podobna sytuacja jest w przypadku probiernictwa belgijskiego czy holenderskiego. Dlatego trzeba uważać, jeżeli ktoś z Państwa chce kupować wyroby na aukcjach w Europie, to najpierw musi się zapoznać z probiernictwem tych krajów, w których te wyroby były cechowane, a dopiero potem kupować, bo w przeciwnym razie można się dość poważnie oszukać i zapłacić za dziewiątkę jak za osiemnastkę, albo zapłacić za wyroby srebrne w rozumieniu polskiego prawa, jak za wyroby złote, jeszcze wykonane ze złota osiemnastokaratowego.